No i zamyślałem o czymś takim na początku, kiedy miałem zaszczyt was wygłaszać wykład inauguracyjny, też powiedziałem to starannie. Proszę Państwa, ja noszę tytuł profesora belwederskiego ze wszystkimi oznakami, ale to jest rodzaj takiego nieporozumienia, które wynikło jeszcze w poprzednim ustroju, że artystów obdarza się tytułami akademickimi, do których oni nie pasują, jak to się mówi, jak wół do karety, to my jesteśmy z innego świata zupełnie. I dlatego ja muszę na wstępie powiedzieć Państwu, którzy macie dyscyplinę akademicką, żeby tego, co ja mówię, nie traktować jako wykładu, mnie nie traktować jako profesora. Ja jako artysta mogę Wam coś opowiedzieć wśród licznych dygresji i to ma taki charakter raczej pogadanki, prelekcji, a nie daj Boże nie wykładu. Nawet staram się zawiązać specjalnie jakiś fular na pod szyją, żebym nie wyglądał na profesora, chociaż na co dzień chodzę zawsze w krawacie i właśnie wyglądam na profesora, którym nie jestem tak naprawdę, chociaż jestem. Proszę Państwa, to tak na wstępie, żebyście się nie nastawiali na coś zdyscyplinowanego. A teraz, ponieważ to jest filologia francuska, to czymś Państwa spróbuję zaskoczyć. To jest z kolei efekt mojego PESEL-u, czyli mojego wieku, daty urodzenia. Ja jestem przedwojenny, proszę Państwa. Niewiele mi z tej przedwojny zostało, ale 2 miesiące żyłem w przedwojennej, wolnej Polsce, bo urodziłem się w 1939 roku. I w związku z tym mam w pamięci rzeczy, które już wiele osób zapomniało, a młodsi nie mają pojęcia. Wy nawet, jeżeli studiujecie język francuski, to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jakim epitetem ten język był obarczony, kiedy ja byłem w szkole podstawowej nawet. Otóż to był język imperialistyczny i to była jego najgorsza cecha. To, że to był centralny język obcy, to było dla nas wtedy w latach 40., 50. oczywiste. Francuski był językiem światowym, jedynym językiem światowym. Jak gdzieś potem dręczyłem mego ojca, żeby mnie trochę pouczył angielskiego, to ojciec mówił, a po co ci angielski, czy ty będziesz herbatą handlował? Przecież to niepotrzebny do niczego język. Wyłącznie francuski obowiązywał w kontaktach międzynarodowych, nie mówię już o dyplomacji, ale w hotelarstwie, w kolejnictwie, na poczcie. Wszędzie sięgało się do francuskiego, bo to był język, to była lingua franca, jakby krajów rozwiniętych. I tak było potem, jak się przekonałem na świecie, jeszcze bardzo długo, na przykład w Ameryce Południowej, ludzie znali francuski w hotelach, a angielski dopiero się niedawno zaczęli uczyć. Tak to Państwu opowiadam, bo oczywiście jako młody człowiek, czyli brzdąc w szkole podstawowej, uczyłem się w świecie bardzo odmiennym i o tym mogę Wam dzisiaj opowiadać. To był świat, w którym znajomość języków obcych była rzeczą zbyteczną, a nawet źle widzianą. I nam mówiono, że mamy się uczyć rosyjskiego, to był język obowiązkowy, a potem dodano nam łacinę, co było dość zaskakujące. Ja po latach jakiegoś działacza partyjnego zapytałem, czy on pamięta, dlaczego pozwoliliście na łacinę w tych latach 50. A on się zastanowił i powiedział, tak, pamiętam, nam mówiono na jakimś szkoleniu, że po łacinie nie sposób zawiązać żadnego spisku, bo przecież ludzie nie umieją rozmawiać, więc dlatego żeśmy machnęli ręką na łacinę. Natomiast jak ja pobierałem jakieś takie chaotyczne lekcje francuskiego od mojej mamy, która znała francuski tak, jak wypadało znać kobiecie ze sfer inteligenckich, ale to była oczywiście francuszczyzna bardzo przybliżona, to jednocześnie byłem od razu instruowany. Gdyby ktoś do ciebie na ulicy zagadnął, to udawaj, że nic nie rozumiesz, chociaż rozumiesz, bo jak coś się odezwiesz, to potem jakiś ogon przyjdzie do domu i będzie nas przepytywał, po co nam ten język. A z kolei ja też wiedziałem, że przecież się uczę niepotrzebnie, bo nigdzie za granicę nie wyjadę. Tak nam się w latach 50. wydawało, że to już zatrzasnęła się już na zawsze ta brama i że na świat nie wyjdziemy. I wtedy świadom, że ten język jest tylko moją fanaberią, wiedziałem, że będę mógł słuchać Radia France Internationale i że to jest
jedyny pożytek z tego języka, że ja będę rozumiał, co oni mówią w radio. No i tak było rzeczywiście, z czasem troszkę już rozumiałem. Proszę Państwa, muszę przejść do mojej dziedziny. Oczywiście dalej Państwo macie poczucie, że nawet w takim potocznym rozumieniu Francja, która dominowała nad światem w XIX wieku, już kultura francuska dominowała bez wątpienia, no zostawiła nawet u prostych ludzi takie powiedzonko Francja elegancja, że to było takie uosobienie takiej kultury najwyżej wyrafinowanej, najbardziej subtelnej. I szczerze mówiąc, w moim odczuciu tak to pozostaje do dzisiaj, mimo że już druga połowa XX wieku to była na pewno połowa, gdzie język angielski przeważył szale i on stał się tą lingua franca. Ale ciągle wielu rzeczy, które po francusku nam się daje powiedzieć, to po angielsku nie bardzo, bo angielski jest taki down to earth, a francuski potrafi tolerować taką nieokreśloność, jak powiedzonko przy każdym pożegnaniu. Partir, c'est mourir un peu. Pożegnać się, to znaczy troszkę umrzeć. Po angielsku tak się nie da powiedzieć, każdy zapyta zaraz, a umrzeć czy nie umrzeć? No. Tutaj cała uroda polega na tym, że jest taka dwuznaczność. Jak we Francji zdarzy mi się, a zdarza mi się czasami przejechać na czerwonym świetle i natychmiast wpadam w szpony flików, czyli policjantów, to wtedy próbuję im powiedzieć, że to nie było czerwone, to był orange bien mûr. I oni są wtedy wzruszeni, że cudzoziemiec coś takiego słyszał i czasem darują mi mandat. Ale powiedzieć o czerwonym, że to jest właściwie tylko żółty, ale mocno nasycony, to jest właśnie uroda języka, który ma taką elastyczność. Proszę Państwa, oczywiście moja relacja z Francją wiązała się bardzo wcześnie z filmem, bo w latach 50., kiedy w zasadzie na ekranach były głównie filmy sowieckie, z filmów zagranicznych było z czasem sporo filmów włoskich, neorealizmu włoskiego. I to były filmy, które z reguły opowiadały o cierpieniach Włochów w kapitalizmie. Jestem Włochem z pochodzenia, ale mam dosyć sceptyczny stosunek do tego, co moi koledzy włoscy opowiadali nam w tych latach. Bo to były lata, kiedy Włochy kwitły w takim swoim oszałamiającym zupełnie rozwoju gospodarczym. Właśnie w latach 50. urbanizacja, industrializacja, wszystko, co wtedy wyciągnęło Włochy na taką wysoką pozycję, jaką mają teraz w Europie. To film włoski neorealistyczny opowiadał, jaka to straszna była bieda, nieszczęście, jak biedne były te dziewczyny ze wsi, które przyjeżdżały do miasta. To była oczywiście też prawda, ale cząstkowa i nie na darmo neorealizm włoski nie przyjął się wśród publiczności, bo Włosi na to patrzyli ze wzruszeniem ramion, bo mieli inne doświadczenie zbiorowe, raczej pozytywne. Natomiast w latach 40., 50., jeszcze 60., nade wszystkim górował film francuski. I z moich najwcześniejszych doznań, jakie pamiętam, to były właśnie wrażenia z filmów francuskich, które przede wszystkim chyba zostawiły pamięć jako filmy kostiumowe. Nakręcony jeszcze przed wyzwoleniem we Francji, ale wypuszczony już na świat po wyzwoleniu, to był film Les Enfants du Paradis, czyli Komedianci po polsku, z Jean-Louis Barrault w głównej roli. I to była przepiękna, kostiumowa historia miłosna o teatrze wędrownym, o mimie, z cudowną aktorką, która była gwiazdą pierwszej wielkości, Arletty, która tam grała główną rolę, ale po wyzwoleniu jako kolaborantka, bo miała romans z niemieckim oficerem, została publicznie ostrzyżona dla takiego pohańbienia. To jest ta dramatyczna strona francuskiej rzeczywistości, której sama Francja niechętnie coś mówi. Więc myśmy wtedy oglądali te filmy, ja jako uczeń szkoły podstawowej,
musiałem podkradać ojcu kapelusz, który mnie zasłaniał na tyle, byłem wysoki na szczęście, że to stawałem na palcach przy kasie, żeby mnie wpuścili na filmy od 18 lat. No to były filmy, w których były niesłychanie zuchwałe sceny, mianowicie ludzie się całowali na ekranie. Tego nam jako nieletnim nie wolno było oglądać, ale to się udawało czasami przeskoczyć i właściwie ja nie pamiętam, żeby mnie wyrzucono kiedyś z kina. Czasem było jakieś takie narzekanie, ale w końcu no, byłem na tyle wyrośnięty, że mnie wpuszczali do środka. Z filmów, które podziałały na mnie, były jak uderzenie obuchem, to było jakieś otwarcie w inny świat zupełnie, to była Stendhala Pustelnia Parmeńska, Christian Jacques'a, w której główną rolę grał Gérard Philippe, wtedy gwiazda pierwszej wielkości. I Gérard Philippe razem z Marią Cézares, czy Cézares, Hiszpanką, która była gwiazdą filmu francuskiego, no, jako San Severina wcielali się w te no, niewiarygodnie dla mnie piękne postacie, pięknego świata, w którym działy się rzeczy okropne, jak to u Stendhala, ale na tle socrealizmu to były historie olśniewające. I oczywiście wtedy pojawił się René Clair z jego takimi bardziej populistycznymi filmami, ale które były wdzięczne, miło się to oglądało, no a Urok szatana, jego komediowa wersja Fausta była urzekająca, a w ogóle cały René Clair był wtedy klasykiem numer jeden. I proszę Państwa, ja o tym wszystkim opowiadam, nie chcę Państwa wciągać nawet w historię filmu, bo to w końcu jest już bardzo odległa historia, ale wydaje mi się, że Dni Frankofonii upoważniają do tego, żeby zobaczyć pewną naszą europejską ewolucję, bo na pewno w latach 50., 60. film amerykański, który bywał już potem po przewrocie gomułkowskim, już był u nas dostępny na ekranach, ale wydawał się zawsze prymitywnym. Tak się mówiło, że to są te amerykańskie filmy, to są takie raczej dla kucharek, że na, tak jakby Państwo to raczej na takie filmy nie chodzili. W tych filmach były białe telefony, były takie oznaki bogactwa, ale Europa, w tym Polska, bardzo sfrancuziała, patrzyła na kulturę amerykańską z pewnym rodzajem wyższości, no w jakimś sposób uzasadnionym i mówiąc prawdę, cień tej wyższości my ciągle mamy w sobie, chociaż on już bardzo przygasł. Ale powiedzieć dziewczynie, że jest ubrana jak Amerykanka, to wzbudzi niepokój, to nie jest bezpieczny komplement. A jak powiedzieć, że wygląda jakby przyjechała z Paryża, to nie ma się co tłumaczyć, każdy wie, że jest dobrze ubrana. No, jedzenie amerykańskie no, jest przedmiotem kpin jeszcze do tej pory no, na tym kontynencie, który wydał wspaniałe kuchnie, jakie mamy w Europie. To już raczej tutaj moja włoska przeszłość każe mi podpowiedzieć Państwu, co to jest caffè americano zdaniem Włochów. Caffè americano robi się w ten sposób, że nasypuje się do ekspresu kawy, ubija, przelewa gorącą wodą, wypija, bierze ścierkę, wyciera cały ekspres, wyżyma i to jest caffè americano. No bo Amerykanie mają tak zły gust w sprawie kawy, że po prostu nie warto im robić dobrej kawy, bo i tak się nie poznają. Więc to samo dotyczyło i filmu, i w ogóle kultury masowej, bo Amerykanie przyszli z kulturą masową, populistyczną, a Europa hodowała kulturę elitarną, kulturę, której rozróżnienie wyższej i niższej było bardzo obecne. I tutaj to powiem na złość naszym filmologom, że na przykład kino gatunkowe no było czymś, czym się jakby ludzie poważni w ogóle nie zajmowali, bo gatunkowe kino to jest kino komercyjne, tak jak literatura gatunkowa to nie jest prawdziwa literatura. No, to można robić pracę magisterską z powiedzmy jakichś powieści kryminalnych, ale to się wydaje sprawą drugorzędną. W literaturze nikt nie ośmiela się wyróżniać dzieła Camusa, czy dzieła Prusta, czy Tomasza Manna, czy Dostojewskiego, czy Konrada. No wiadomo, że to jest literatura prawdziwa, czyli ponadgatunkowa.
I tylko ta literatura tak naprawdę posuwała gdzieś tam ludzkość do przodu. Natomiast literatura gatunkowa była rzeczą taką drugorzędną. Ja tu jeszcze mam taki zasięg pamięci, że mogę zacytować moją babcię, która zasłynęła z tego, że się zdziwiła przy stole. Ktoś powiedział: literatura dla kucharek. A babcia powiedziała: a odkąd to kucharki umieją czytać? No bo w poprzednim pokoleniu nie czytały i na przełomie wieków to jeszcze mówiło się o tym, że jak kucharka, znaczy gosposia domowa, szła na zakupy, to trzeba było jej napisać, a w sklepie oni to przeczytali, ale ona nie była w stanie ani zapamiętać, ani przeczytać tego, co napisane, bo to były na ogół w przełomie wieków jeszcze w centralnej Polsce osoby niepiśmienne. No więc nie było dla nich specjalnej literatury, a dzisiaj no wszystko, co się nazywa bestsellerem, to jest literatura dla kucharek, prawda, bo wszystko, co jest masowe, musi być z natury swojej podlegać krzywej Gaussa, czyli krzywej rozkładu statystycznego, która mówi, że w dziedzinie każdej wartości, jaką mamy, czy to wysokość, prawda, poborowego, czy długość, średnia długość życia, no, czy uroda pań i nawet panów, to wszystko podlega tej samej krzywej Gaussa, to znaczy, że przedmiotów wybitnych jest mało, średnich, ten garb, to jest większość i jest jeszcze ogon takich już beznadziejnych. I to w każdej dziedzinie się potwierdza. Więc to samo jest w literaturze. Jeżeli coś się najlepiej sprzedaje, to jeszcze mój ojciec mówił: bestseller to do kosza od razu, przecież nie będziesz czytała bestsellerów. To jest właśnie dla kucharek i niech one sobie czytają, też się wzbogacą, czy ubogacą duchowo. To jest jedno z okropnych słów, których nie znoszę, ale w każdym razie nie ma powodu, żeby szukać jakichś głębszych wartości w czymś, co jest obliczone jako taki towar szybkiej konsumpcji. I taki towar produkowała coraz skuteczniej Ameryka. I w dziedzinie kultury, no to dzisiaj jest ta wielka potęga, za którą stoją ogromne pieniądze. Podczas kiedy uświadomcie sobie Państwo, że kultura popularna istniała przez wieki, nikt się specjalnie nią nie zajmował, poza Kolbergiem i takimi znawcami folkloru, którzy zaczęli go odkrywać dopiero w XIX wieku, a tak to ta myśl ludzka szła za najwyższymi osiągnięciami swoich czasów. Więc jeżeli na przykład gdzieś był ktoś taki jak Haydn czy Mozart, to byli to kompozytorzy, których słuchało w porywach 60 osób w salonie, bo jeszcze nie było nawet sal koncertowych. Ale to oni znaczą epokę i to na nich widać cały rozwój naszej kultury. Natomiast przecież wtedy też były jakieś karczmy i w tych karczmach jakieś dziewczyny śpiewały jakieś piosenki. I to była ta popkultura owych czasów, ale specjalnie się nią nie warto było interesować, bo wiadomo było, że z niej dopiero wyrasta Jan Sebastian Bach ze swoimi odwołaniami do folkloru, ale ze swoim ogromnym wyrafinowaniem i niesłychanie trudną już wtedy estetyką. Także historia tego, co popularne, jest czymś nowym. Dawniej tym się nawet nie zajmowano, bo było szkoda czasu. Dlatego, że chcieliśmy śledzić to, co najwyższe, co najdalej sięga, co jest najgłębiej, obrazuje jakby nasze pojmowanie rzeczywistości. Ale no mam mówić o filmie, wdałem się tutaj w literaturę. Wspomnę Państwu jeszcze w ramach takiego odwetu na Amerykanach, świeżo mieliśmy Oscary i kilka razy musiałem się wymigiwać od odpowiedzi, czy śledziłem Oscary, bo mówiąc prawdę, oczywiście ja bym marzył, żeby dostać Oscara, to nie ma wątpliwości, nie posądzajcie mnie Państwo, że jestem tak zakłamany. Ale skoro mi nie dają, to też pytam, a co mnie to właściwie obchodzi? To jest wewnętrzna amerykańska sprawa i to jest kwestia tego, na kogo głosują asystentki charakteryzatora i scenografa. No, no oczywiście ciekawi mnie, co one tam lubią, ale ja wolę jednak europejską koncepcję w kultury, w której istnieje autorytet. I jeżeli na przykład w jury konkursu w Cannes czy w Wenecji był ktoś o wielkim nazwisku, na przykład Eugène Ionesco, to ja mam poczucie, że nagradzał mnie ktoś, czy siedział koło mnie w jury, ktoś, kto jest autorytetem.
a asystentki montażysty czy charakteryzatora takim wielkim autorytetem nie są. I Oscary to jest przecież box office lekko skorygowany przez takie opinie środowiskowe. Więc właściwie, czy warto się tym interesować? Można, ale człowiek nie musi. Natomiast przypomnę Państwu, że jeszcze w latach międzywojennych i tuż powojennych na rynku amerykańskim, na rynku filmowym tej sztuki masowej, to jednak błyszczeli i błyszczały Europejki. I prawda, z mocnym francuskim akcentem grał Charles Boyer, grał Maurice Chevalier, grała Leslie Caron, która później nawet grała u mnie, grała Micheline Prel, Michel Morgan, tak wypisałem sobie nazwiska, no już ze Skandynawek to i Greta Garbo, i Ingrid Bergman, a jeszcze potem Yves Montand, a już niedawno i bez sukcesu zupełnie próbował Depardieu. Ale ta tęsknota za elegancją Europy była w Ameryce wśród publiczności ogromna. I teraz coś, co tak usłyszałem samemu pracując w Stanach, to to, że kobiety europejskie pozwalają sobie na to, żeby mówić zmysłowym, niskim głosem. W Ameryce już w szkole podstawowej uczy się dziewczyny, że mają piszczeć, że to jest sexy. Natomiast jest jednak tęsknota wśród Amerykanów za kimś, kto mówi głosem niskim i dlatego Marlena Dietrich, mimo swojego silnego niemieckiego akcentu, który to sztucznie kultywowała, bo prywatnie mówiła bez akcentu, ale miała ten niski, troszkę chrapliwy głos i on uchodził za nieprzyzwoity wręcz, seksy, do takiego stopnia, że mało która Amerykanka ośmielała się z nią konkurować. Także był ten rynek dla postaci importowanych z Europy, bo one robiły wrażenie właśnie no, ciekawszych, bardziej bogatych, złożonych i tak dalej. I proszę Państwa, idę teraz dalej tropem francuskiego filmu, tego jak bardzo on był bogaty w latach 50., że byli autorzy tacy jak Clouzot, który na moje rozeznanie jest nieporównanie ciekawszy od Hitchcocka. A to kino miało swoją taką odnogę ludową, ale było też adresowane do tej kulturalnej burżuazji i zapewniało taką szlachetną rozrywkę, wśród której pojawiały się utwory takie, które już przeszły na zawsze do historii filmu. Pierwszym z takich twórców był chyba Robert Bresson i jego filmy z lat 50. i 60. To była właśnie najwyżej chyba taka najwyżej notowana klasyka światowa, do jakiej można się dzisiaj odwołać. I proszę Państwa, to wszystko prowadzi, to całe to tło do przełomu lat 60., kiedy pojawia się kino tak zwanej nowej fali. No i zanim do niego dotrę, bo to jest temat niby taki zapowiedziany dzisiaj, to jeszcze się Państwu zwierzę, bo tak bym chciał coś bardziej frywolnego powiedzieć. Ja z moim pierwszym fabularnym filmem, który się nazywał Struktura kryształu, to był 69 rok, więc czas tak zwanej kontestacji, czyli protestów. I ja się z tym filmem znalazłem na dwóch festiwalach, które zostały przez kontestatorów przerwane. To były dwa festiwale we Włoszech i byłem tym szalenie przygnębiony, bo młodzi protestujący byli przeciwko idei festiwali, że to jest wszystko kino burżuazyjne. I ja z Polski Ludowej przyjeżdżam i jestem okrzykiwany burżujem i jeszcze ta młodzież skanduje pod festiwalowym kinem faszysti, borghesi, ancora pochi mesi, czyli że za kilka miesięcy się z nami rozprawią, nami burżujami, ja to mówię z $5 w kieszeni, a wołają to chłopcy, którzy przyjechali własnym samochodem. No po prostu człowiek ogłupiały był, co z tym światem zrobić. No i wreszcie na szczęście na tych dwóch festiwalach mojego filmu w ogóle nie wyświetlono, bo zostały przerwane, ale parę miesięcy później posłano mnie do Ameryki Południowej i poleciałem do Mar del Plata. To jest świetny, wielki festiwal argentyński. Argentyna to jest taki cień Europy. Buenos Aires to jest troszkę cień Paryża, którego już dawno nie ma. To jest bardzo niezwykłe miejsce, gdzie się tak oddycha właśnie zapachem dawnej Europy. I ja tam się pojawiłem prosto z samolotu, po kilkunastu godzinach lotu, więc taki trochę ogłupiały. Wypchnięto mnie na scenę i
Ja się gdzieś uczyłem hiszpańskiego, znam do tej pory hiszpański taki bardzo przybliżony, no ale to była atrakcja i prowadzący ten wieczór wyprowadził mnie na scenę i powiedział, tu mamy okazję rozmawiać z Polakiem, który mówi w naszym języku i chcemy go zapytać i pyta mnie, pod czyimi auspicjami chciałbym rozpoczynać swoją filmową karierę i tutaj oczywiście daje mi pole do wyboru i ja wiem, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć na pewno pod auspicjami Bressona. Tylko zatkałem się, bo coś z tego zmęczenia wyłączyło się w mózgu i nie mogę sobie przypomnieć, jak on ma na imię. Jest Cartier-Bresson, który jest fotografem i w ogóle nie, o niego nie chodzi. Jak powiem Bresson, to nikt nie zrozumie. Trzeba to z imieniem powiedzieć, a ja tego imienia nie pamiętam. Zaczynam stękać. Prowadzący pyta, czy pan chociaż rozumie, po co ja do pana mówię. Ja mówię, rozumiem. I dalej stękam i nie mogę sobie przypomnieć. I nagle słyszę, jak mówię coś, czego nie chciałem powiedzieć. Mówię głośno, że zamiast Robert Bresson mówię Marcel Proust. Bez sensu. No więc prowadzący mnie pyta, dlaczego? Przecież on nie miał nic wspólnego z filmem. Co jest prawdą. Ja rozpaczliwie szukam, żeby coś wymyślić i akurat łatwe słowo, bo łacińskie. Mówię, on antycypował, czyli całą kinematografię. Proszę Państwa, iluż ja wywiadów potem udzieliłem o tym, jak Proust antycypował kinematografię. Ale to jest kompletne głupstwo, no po prostu. Wszystko można tak powiedzieć. To są niestety słabości humanistyki, że można tego biednego kota obracać ogonem we wszystkie strony. I ja już od dawna jestem specjalistą od tego, jak Proust antycypował kinematografię. Ale chodziło o Bressona. Ale poza Bressonem była cała rzesza Marcel Carné, który był na pewno no, wielkim twórcą. Potem do tych filmów takich wyraźnie autorskich we Francji doszedł Romer, którego wszystkie filmy mają to znamie osoby. I ja bym teraz chciał się zatrzymać właśnie na tym, na czym polega autorstwo, że ktoś mówi, że to jest film autorski. Opowieści nie mówimy o tym, że jest autorska, chociaż jak się przyjrzeć, to to doszło w tej chwili również do sfery powieściowej. I może na początku Państwu opowiem o przygodzie mojego zaprzyjaźnionego kolegi, reżysera francuskiego, drugorzędnego reżysera, któremu udało się napisać ładny bardzo scenariusz historyczny do serialu, zresztą więc to było chyba w 7 odcinkach, historyczny, średniowieczny, o takiej bardzo dzielnej kobiecie z prowincji francuskiej. No nie będę opowiadał szczegółów, wystarczy powiedzieć, że miał być z tego serial, ale zabrakło pieniędzy. Ten autor został z tym tekstem. Ktoś powiedział, słuchaj, to jest tak fajnie napisane, zanieś to do wydawnictwa, przenieś w czas przeszły i zrobisz z tego powieść, to się sprzeda. Rzeczywiście wydawnictwo, i to poważne, przyjęło go z tą powieścią, przeczytali, powiedzieli, proszę pana, albo my to panu wydamy, tak jak pan to przygotował i możemy zaryzykować 10 tysięcy egzemplarzy, na Francję to jest niedużo, albo w tym jest taki potencjał komercyjny, że my to obrobimy i wtedy wydamy to w 100 tysiącach egzemplarzy. Na tym pan nieporównanie więcej zarobi. Tylko niech pan weźmie pod uwagę, że po pierwsze musimy pana zdjąć z tytułu, bo pan jest mężczyzną, a to powinno być podpisane przez kobietę. My znajdziemy taką panią, która powie, że jest autorką tej książki i ona musi być dwujęzyczna, bo będzie musiała objechać tournée nie tylko po Francji, krajach frankofońskich, ale także po Stanach Zjednoczonych, bo wydamy oczywiście wersję angielską czy amerykańską. Poza tym musimy dodać tego, co nam redaktorzy mówią. Na przykład troszkę humoru trzeba dodać. To jest taki specjalny pan od dowcipów. To on panu dopisze parę dowcipów w dialogu, żeby było weselsze. Poza tym dobrze zrobi kilka opisów przyrody. My mamy innego pana redaktora, który dodaje opisy przyrody. I w ten sposób książka się sprzeda. Mój kolega powiedział, że mnie na tej książce tak naprawdę na honorze nie zależy. Czyli proszę bardzo, rób co chce ta. A w efekcie książka się sprzedała w 200 tysiącach egzemplarzy. No ale to jest właśnie ta książka, o której mój ojciec by powiedział bestseller, czyli wyrzucić do śmieci. Bo ona nie wyraża niczego więcej poza pewną średnią, czyli trafia w ten garb krzywej Gaussa. I to jest to, co jest właśnie istotą kultury masowej, czyli kultury niskiej, bo my kulturę masową przez uprzejmość nazywamy dzisiaj popularną. Boimy się tej kultury, dlatego że ona ma wielką siłę komercyjną,
ale nie mamy odwagi powiedzieć, że to jest po prostu kultura niska i nic więcej nie ma co dodawać. Niska i średnia. I tak to się dzieje, tylko że jedna rzecz się zmieniła, mianowicie kiedy Mozart czy Haydn pisali te utwory dla 60 w porywach 100 osób, to te osoby to były wysoko wykształcone osoby, bo tego wymagał ich statut. Status, one musiały być wykształcone. To był cesarz, to był biskup, to był książę i to była ich publiczność i ta publiczność była w stanie ich opłacić i Mozart był bogaczem, tylko roztrwonił wszystko, to jego prywatna sprawa, ale w każdym razie nie ma powodu twierdzić, że on był źle opłacany. Natomiast te osoby kultury, które zajmowały się kulturą popularną, które śpiewały po różnych tawernach, były też opłacane, ale grosikami. To były, prawda, feniki, centyby. To były malutkie kopiejki, malutkie pieniądze, bo kultura masowa nie miała tego przełożenia, które ma dzisiaj. I tu się zmieniły proporcje. Wtedy taka Madonna, jaka, która jest dzisiaj supergwiazdą, byłaby biedulką, która by jeździła od jednej karczmy do drugiej i tam co wieczór śpiewała. A z kolei Mozart dalej byłby bogaczem. A dzisiaj kto śpiewa w Metropolitan Opera, no to jeszcze dostaje niezłe honoraria, ale tylko dlatego, że paru bogaczy ciągle podtrzymuje wysoką kulturę. Inaczej żadna pani Żylisgara by nie była bogatą kobietą na tle tych piosenkarek, które, prawda, Maryla Rodowicz pobiłaby ją na głowę w każdym razie i tak pobiła. Więc proszę Państwa, ta przemiana, że za kulturą masową stoją wielkie pieniądze, jest nowością w historii. Ona bardzo wpływa na cały profil życia kulturalnego, bo za tym, za kim stoją wielkie pieniądze, no zawsze robi wrażenie potęgi. A tymczasem to Marcel Proust, którego się marnie sprzedaje, on jest potęgą w jakimś rozwoju myśli, a te powieścidła różne komercyjne, no takim wielkich kroków nie stawiają, najwyżej tam dodają jakiś odcień. Ale tak biorę czasami do ręki jakieś te kryminały, teraz skandynawskie są modne, i w żadnym z nich nie znalazłem ani powiewu nawet jakiejś metafizyki, jakiejś refleksji nad bytem ludzkim, nad złem, tylko takie opisy rzeczy, które się zdarzyły. No czasem dość sprawne, ale w gruncie rzeczy to jest zbrodnia przywołana dla zabawy, a u Dostojewskiego zbrodnia jest pewnym świadectwem kondycji ludzkiej, to jest zupełnie co innego, to ma zupełnie inną wagę. I teraz, proszę Państwa, z tego, co jest filmem autorskim, wynika to samo, co Państwo macie w literaturze, że za utworem stoi osoba, a nie jakaś zbiorowość. Nie ta rzesza różnych redaktorów, którzy radzą, jak to najlepiej sprzedać. Stoi ktoś, kto ma swoje zapatrywania na życie i dzieli się z nimi, no, podpisując to własnym nazwiskiem. To jest zupełnie inne spojrzenie i to w kinie też pojawiło się dosyć późno, bo kino wyrosło z jarmarku, ale właśnie we Francji pojawiło się hasło camera stylo, czyli żeby używać kamery tak jak pióra, bo wiadomo, że literatura ma dużo starszą historię, dużo bogatszą niż kino. I w literaturze zawsze dominowało to, co jest komunikacją między określonym autorem ze swoim światopoglądem, zapatrywaniem na życie i odbiorcą, gdzie autor jakby ręczy za to, że to jest jego szczere wyznanie. A jak jest nieszczere, to zwykle to się gdzieś potem zdemaskuje. I myślę, że to warto mieć w pamięci, kiedy patrzymy na nową falę, bo nowa fala francuska, która przyszła w latach 60., była taką próbą uczynienia z kina autorskiego jakiejś reguły, że to już teraz będą w większości robione filmy autorskie. I to się niektórym twórcom udało, niektórym się nie udało. Niektórzy zrobili jeden czy dwa filmy od serca, takie prawdziwie osobiste, a pozostałe już nie. Na pewno z nazwisk, które się pojawiły w tej nowej fali, to mogę się tutaj odwoływać do moich własnych kontaktów. Poznałem Alain René, poznałem Truffaut, poznałem Chabrola, Godarda. Wtedy byłem studentem, pojechałem do Francji i udało mi się do tych wszystkich ludzi gdzieś dotrzeć przez jakieś znajomości. Udawałem
dziennikarza, którym poniekąd byłem, bo tam pisałem jakieś potem wywiady z nimi, okropnie nieudolne. Jak teraz je czytam, to mi się uszy czerwienią, ale w ekranie to było drukowane. Wtedy tak daleko było do Zachodu, że ktokolwiek znalazł się na Zachodzie i coś miał do powiedzenia, to go drukowali z ciekawością, bo nikt nie wiedział, co tam się dzieje po drugiej stronie tej żelaznej kurtyny. I oczywiście filmy tak wyrafinowane, jak właśnie wczesne filmy Alain René, moja, Hiroshima, moja miłość, czy Ostatniego roku w Marienbadzie, to szło razem z Antypowieścią, z Butorem, z Marguerite Duras. I to była pewnego rodzaju rewolucja. To się rzeczywiście bardzo gwałtownie wtedy zmieniło. Ten film bardziej popularny, właśnie taki film René Clera, zaczęto nazywać kino papy, czyli coś pogardliwego, jakby papa to był coś gorszego niż syn. A tymczasem ono rzeczywiście przygasło i w to miejsce weszło kino amerykańskie ze swoją komercją. No i też to było ich wolne prawo, że jak było puste miejsce, to właśnie Ameryka zawładnęła wyobraźnią tych milionów, a te bardziej ekskluzywne utwory były wyświetlane no, dla dużo mniejszej publiczności, ale to ciągle one robiły dopiero, stanowiły różnicę i one wnosiły ciągle ten powiew takiego osobistego kontaktu, że autor i widz są w jakimś związku nieprzypadkowym i że nie idzie się do kina, tylko się idzie na jakiegoś autora, którego dzieło mnie interesuje. No najlepszym tego przykładem jest Bergman i z Bergmanem no łatwo to udowodnić. Wszystkie właściwie jego filmy są filmami autorskimi. Tak jak zresztą we Francji Erika Romera. Do tej pory boleję, że Romera nie poznałem osobiście, ale on nikogo nie chciał nigdy poznać. I znałem jego producentkę, ale ona mówiła, nie ma, że on się ukrywa, bo wyobraźcie sobie, Romer pod innym nazwiskiem był nauczycielem gimnazjalnym i jego studenci nie mieli pojęcia, że on jest gwiazdą światowego kina, a on ich uczył niemieckiego i podobno był bardzo surowy. A o swoich filmach nie wspominał, nikt o tym nie wiedział, że to ten sam człowiek. On się nie pozwalał fotografować, nie występował na festiwalach, nie udzielał wywiadów, ale był prawdziwym autorem, właśnie takim człowiekiem, który widział film własnymi oczami. Proszę Państwa, więc tak oplatam to kino francuskie z jednej strony jako taki przyczółek no, wysokiej sztuki, z drugiej strony, kiedy ta wysoka sztuka stała się takim powszechnym programem, to się gdzieś tam zdewaluowała i nowa fala przyniosła sporo rzeczy świeżych i nowych, ale potem zaczęła się właściwie rozdrabniać na taki obyczajowość, psychologizm, rzeczy w gruncie rzeczy nie tak ważne, opowiadane często no, tak kosztem cierpliwości widza, że nie zawsze się chciało to potem oglądać. Ta nowa fala w końcu przygasła. Ale z kolei, żeby Państwu zilustrować ostrość samych sformułowań tamtych czasów, to powiem Państwu o moim drugim festiwalu międzynarodowym, takim wielkim, na który pojechałem. Pojechałem do Nowego Jorku już po tym, jak mój film Życie rodzinne był w Cannes i miałem tam w Cannes dobre przyjęcie, więc pojechałem do Nowego Jorku już taki podbudowany, że już może to się coś znaczy. No i miałem prosto, zawsze samolot się spóźniał, musiałem prosto z samolotu pędzić na konferencję prasową w tym Lincoln Center, gdzie to się odbywa. I tam pojawili się dziennikarze. I padło jedno z takich pytań, no, które ja uznałem za wręcz obraźliwe, bo ktoś powiedział, my czytamy, że tu w Polsce Państwo macie, w Polacy macie kłopoty ekonomiczne, to był akurat upadek Gomułki, początek Gierka. Czy to jest dlatego, że Wy macie takie kłopoty z pieniędzmi, że Pan musiał sam napisać sobie scenariusz, a nie zaangażować zawodowego scenarzysty? No więc ja oczywiście się nadołem jak pomidor i powiedziałem, proszę Pana, to nie jest tak, ja chcę wyrazić swoje doświadczenie, swój punkt widzenia, moją autorską wizję i dlatego piszę sam scenariusz. Zresztą ten scenariusz był w jakiś sposób naprawdę wysnuty z mojej rodzinnej historii. Na co ten dziennikarz uporczywie ku zabawie pozostałych pyta, ale czy Pana punkt widzenia i zapatrywania na życie tak bardzo się różnią od zapatrywania innych ludzi? No ja mówię, oczywiście, że tak, dlatego jestem artystą. A on mówi, wie pan co,
U nas w Ameryce to się dużo taniej załatwia, bo to wystarczy pójść do psychiatry, a po co pan robi filmy? No więc to jest oczywiście wycelowana złośliwość. Myślę, że nie ja jeden usłyszałem tak podobne rozumowanie, ale to jest wyraz no, taki jakby pewnej wrogości wobec europejskiego nadęcia. My bardzo celebrujemy siebie jako artystów. Amerykanie mówią, że to jest wszystko rzemiosło, widza trzeba obsłużyć, ma mu się podobać. I jak wiecie, w Ameryce bardzo często robi się projekcje, pokazuje się publiczności film i jak publiczność tam, jak krzesła trzeszczą, to mówią, tą scenę wytnij, tą wytnij, bo ona się publiczności nie podoba. Czasami są dwa zakończenia i mówi się, wybierz, które ci się bardziej podoba. I widz wybiera, a autor nie ma nic do powiedzenia. Zresztą nie ma autora, jest producent właściwie, a reżyser jest wykonawcą tylko takim na planie. Więc to jest bardzo odmienne spojrzenie w ogóle na sens tego, co się dzieje. Natomiast ja przez to, że jeszcze jako student szkoły filmowej w połowie lat 60. jakimś cudem zdobyłem paszport i mogłem wyjechać do Francji na jakiś festiwal filmów amatorskich, które przedtem uprawiałem i jakimś cudem się znalazło miejsce. Jest to oczywiście moje przeżycie życia, kiedy wyrwałem się na ten tajemniczy zachód. Zobaczyłem pierwszy raz kraje, w których mówiono w językach, które ja znałem tylko na własny użytek. To było wszystko dość szalenie emocjonujące. Byłem kilka miesięcy korzystając z tego paszportu. No ale przez znajomości miałem kontakt z tą nową falą. Pani, która była recenzentką filmową, pani Yvonne Babi w Le Monde. Ona mnie gdzieś tam skierowała do różnych reżyserów i pozwolono mi przyjść na wywiad. Wiecie Państwo, to ja na drżących nogach jako adept sztuki filmowej szedłem oglądać ludzi. Przepraszam bardzo, ktoś nie wie, że ja tu jestem, ale ja to zaraz wyjaśnię. Jestem na wykładzie, nie mogę rozmawiać. Już po wszystkim wyłączam. Więc trafiałem na te wywiady. Moim największym problemem wtedy było to, kto płaci za kawę. Bo jest przyjęte w zasadzie, że to reżyser, który udziela wywiadu, siedzi przy stoliku najbliższej kawiarenki i potem płaci tych parę franków. Wtedy jeszcze były franki. Dla mnie to była sprawa życia albo nie przeżyć, bo ja miałem 7 zaś dolarów w kieszeni i chciałem zawsze przeżyć do następnego samolotu, a nuż się uda. Więc normalnie nie było problemu, ale jak reżysera oderwali od wywiadu i on odszedł, to ja zostawałem z dwoma kawami do zapłacenia. Wtedy już wiedziałem, że jutro nie będzie obiadu, za co kupić. Ale to były wspaniałe emocje, nie skarżę się, to byłem uprzywilejowany. I zobaczyłem rzeczywiście, jak kręcono kilka filmów tych nowofalowych, Strzelajcie do pianisty, Truffaut. I wróciłem do szkoły filmowej. Miałem zrobić absolutorium i zacząłem to robić tak, jak to właśnie zobaczyłem u tych nowofalowców, że kamera z ręki, że aktorzy niezawodowi, że improwizują przed kamerą. Zrobiłem to, pokazałem, no i szkoła filmowa zagrzmiała, ponieważ nikt z moich profesorów wtedy nie wyjeżdżał i nie wiedzieli w ogóle o żadnej nowej fali. To się dopiero tworzyło i powiedzieli, przyszedł pan z filmu amatorskiego i pokazuje mam pan jakąś amatorską robotę, kamera się trzęsie, ludzie są... Mówią bełkotliwie, no nie mówią takich nauczonych dialogów. To wszystko jest amatorszczyzna. Należy pana wyrzucić, żeby dać przykład innym, czyli postraszyć resztę studentów. I tak zrobili. Najpierw mnie wyrzucili, potem mnie powtórnie przyjęli. To było wszystko trochę dla postrachu. No ale wtedy rzeczywiście poczułem, że to taki mój los się przeważa w tym momencie, bo albo zostanę filmowcem, albo nim nie zostanę. Bez szkoły filmowej nie było mowy o tym, żeby zostać filmowcem w tamtejszych warunkach. No i dlatego musiałem w jakiś sposób przełknąć tą żabę, czyli złożyć fałszywą samokrytykę. Potem po latach jeszcze wytykałem moim profesorom. No ale mówili, myśmy nie wiedzieli, że tam się coś dzieje na Zachodzie, to do nas dotarło z opóźnieniem. I tak ta nowa fala zaważyła trochę na moim życiu także, ale ja się uparłem, że chcę robić filmy w swoim imieniu i te filmy autorskie robię no nie wiem, czy jeszcze coś zrobię, ale dotychczas w ogromnej większości, kilka zaledwie filmów zrobiłem dlatego, że ktoś mi je zaproponował, a ja kiwnąłem głową. Natomiast najczęściej to ja proponuję tematy, bo chcę działać tak, jak właśnie mówiono camera stilo, czyli że ja, a strój to chyba wymyślił,
że ja traktuję kamerę tak, jak pisarz traktuje, no kiedyś pióro, teraz to się wszyscy mają komputer, ale że to jest osobista wypowiedź, że to jest odpowiedź, za którą ja osobiście stoję i ja bronię, że taki mam obraz świata, a nie inny. Proszę Państwa, no i to chyba zamyka temat, o którym mówiłem. Powiem Państwu tak już tylko dla tej frankofonii, którą dzisiaj święcimy, że kiedy znalazłem się za granicą w czasie stanu wojennego, to mimo, że jestem z pochodzenia Włochem, że mam tam bardzo potężną i bardzo życzliwą rodzinę, że się właściwie czuję, że chyba nawet lepiej mówię po włosku niż po francusku, a jednak zdecydowałem się, że osiedlę się we Francji, że wybiorę Paryż, w którym cudzoziemcowi jest wyjątkowo trudno się oczywiście przebić, no bo to jest jednak stolica kontynentalnej Europy, ale ta Francja zachowała jako jedyny znany mi kraj w Europie, zachowała takie specjalne miejsce, taką szufladę dla cudzoziemców. I ja jako cudzoziemiec mam swoje miejsce i ja mogę wiele rzeczy, wielu uchybień uchodzi mi od razu, spóźnię się na spotkanie, przyniosę nie takie kwiaty, nie taki prezent. Wszystko to, ubiorę się nie tak jak trzeba, to wszystko przechodzi bezkarnie. We Francji wiadomo, jesteś cudzoziemcem, nie żądamy od ciebie, żebyś był taki jak my. No oczywiście nie wolno się oświadczyć córce gospodarza, bo to tutaj się kończy tolerancja francuska, ale kto by wydał córkę gospodarza za cudzoziemca? To nie jest dobra partia. Natomiast cała reszta to jest ten luksus, którego w żadnym innym kraju, we Włoszech ciągle mi wypominają, że nie znam jakiejś piosenki, że nie kibicowałem jakiemuś klubowi, o którym nigdy nie słyszałem. No skutku mówiąc, że nie wychowałem się we Włoszech, to mają mi to za złe głęboko i ja tego nie pokonam. Mam masę anegdot na temat tego, jak mi właśnie Włosi w tym sensie utrudniali życie. No ale to w tym jest właśnie odmienność. W Niemczech tak samo nie ma miejsca dla cudzoziemców, albo jesteś Niemcem, albo jesteś obcy. Nie mówię o Wielkiej Brytanii, bo tam mowy nie ma o tym, to w trzecim pokoleniu najwyżej można próbować się naprawdę połączyć. A w Ameryce bardzo łatwo, w Ameryce często ludzie mnie pytali, czy jestem Amerykaninem, bo to, że mam akcent, nie ma znaczenia. Amerykaninem się jest, bo się chce być. No ale co zrobić, ja bardzo lubię Amerykę, ale nigdy nie chciałem być Amerykaninem, dlatego że lubię dobrą kawę i inne rzeczy przy okazji. Także proszę Państwa, ta francuskość ma w sobie coś niezwykłego, że właśnie szczególnie dla ludzi sztuki, ludzi pióra, ludzi inteligencji wielu krajów jest taką przybraną ojczyzną i nie na darmo choćby ci wielcy Rumuni jak Ionesco, jak Cioran, trafiali do Francji, nie tylko przez bliskość językową, ale właśnie przez to, że tam jest miejsce dla tych cudzoziemców. Jak myśmy w stanie wojennym przybywali do Paryża, to był pan, mieliśmy wtedy merostwo paryskie tak życzliwe dla nas, że przydzielano mieszkania takie komunalne za bardzo tanią odpłatnością i wielu naszych kolegów, państwo Brandysowie, no, tłum Polaków, który wtedy był we Francji, z tego korzystał. Jest czymś szczególnym, to mówię, jeżeli kogoś to interesuje, z ludzi młodych w sztuce wizualnej, audiowizualnej, w aktorstwie. Tylko we Francji właściwie cudzoziemcy mają jakieś szanse. We Francji bywały gwiazdy, które mówiły z akcentem, choćby ta właśnie wielka gwiazda teatru Maria Cezares, która była Hiszpanką. To było do przyjęcia. I u nas Olbrychski grywał w Teatrze Matignon, grywał Amerykanina, ale jego polski akcent był do przyjęcia. Radziwiłłowicz jest uważany za człowieka dwujęzycznego, chociaż bardzo późno nauczył się francuskiego, ale dzisiaj tłumaczy Moliera do sztuk, w których grywa, czyli jakby u nas cudzoziemiec zagrał Fredrę. No to byłoby niezwykłe. I tych aktorów i aktorek, które polskiego pochodzenia, czy Polaków, którzy się tam na tym rynku dali zanotować. Przoniak, który mówił z silnym akcentem i mimo to grywał właśnie także Moliera, był rozchwytywany we Francji. To jest no pewien dowód, że ta frankofonia jest taka rzeczywiście dość uniwersalna, bo w innych krajach to się nie zdarza. No, jedyny Jerzy Sztur grywa we Włoszech, przyjął się we Włoszech, ma tak mały akcent, że go
tolerują. W Niemczech Łukaszewicz, który jedyny właściwie Polak, który był, wyszedł na pierwszy plan, na scenę w Niemczech, ale to są wielkie rzadkości, to się prawie nie zdarza. A Francja jest tutaj najbardziej chyba otwarta, ma największą tolerancję dla tych, którzy mówią niedoskonale, ale oczywiście z tym jest kłopot. O włoskim to Państwu powiem, bo ja reżyserowałem w swoim czasie w Palermo, w Teatro Massi, bo wiecie, tym teatrze, który jest w filmie Ojciec Chrzestny. Wyreżyserowałem tam w 90-tych latach króla Rogera Szymanowskiego, który się dzieje w Palermo, więc to była taki powrót do źródeł, ale graliśmy to, śpiewane to było po włosku, co też było pewną rewelacją, bo ta opera jest napisana na polski i na niemiecki. Są dwa sylabiczne, jest sylabiczne tłumaczenie, natomiast włoski trzeba było dorobić dopiero tłumaczenie tego tekstu Iwaszkiewicza, który leży u podstaw libretta. No i miałem wiele strachu, bo już obejrzałem sobie film Coppoli i wiem, że jestem w mieście mafii i że przyjeżdżam jako cudzoziemiec w samą paszczę lwa. Dyrektorem tego teatru Massimo był taki oczywiście arystokrata, książę, bez grosza, ale z wielkiej rodziny. I jego pytam, jak ja mam postępować, żeby mnie ta mafia tutaj nie udusiła, bo wiem, że to jest miejsce rządzone przez siły tajemne. On mówi, proszę pana, pan z Polski, pan pamięta feudalizm, bo w Polsce jeszcze jesteście w feudalizmie. Niech pan tak postępuje, jak u was jest przyjęte, to się pan przyjmie. I rzeczywiście zrozumiałem z tego, że mam być ceremonialny. Byłem sztywny, jak bywam sztywny w życiu, to się szalenie podobało. Z całym personelem technicznym miałem przyjaźń po prostu ogromną. Po roku zaproszono mnie znowu, żebym już inną operę Honeggera i Strawińskiego też reżyserował w tym samym teatrze. Przyjeżdżam, no i spotyka mnie to cała rzesza techników, cudownie uśmiechniętych, rzucają mi się na szyję, przyjaźnimy się bardzo, wspominają, jak było miło, jak się cieszą, że będę znowu pracował. Ja przez ten rok akurat robiłem jakiś film we Włoszech, mój włoski się troszkę poprawił. Teraz rozmawiam z nimi i widzę, że to, co ja tępię jako błąd, to oni tak mówią. Proste słowo, zaproszenie. Ja jako człowiek tam uczący się kiedyś łaciny mówię bezmyślnie l'invitazione, zamiast powiedzieć l'invito. A oni mówią l'invitazione. Więc pytam, czy to jest dialektalne? Dlaczego wy tak mówicie? A oni w śmiechu mówią, my tak mówimy, bo ty tak mówiłeś w zeszłym roku. To żeby ci było miło, to mówimy tak, jak ty mówisz. No i wtedy zrozumiałem, że mój włoski prędko się nie poprawi. I taki właśnie pozostał. Więc proszę Państwa, we Francji, mówię z niezliczoną ilością błędów, jest, czasami mnie ktoś poprawi, ale nigdy nie mam problemu, żeby ktoś nie wykonał mojego polecenia, dlatego że ja je źle sformułowałem. Jak źle sformułuję, to mnie zapytają po raz drugi, ale takiej dominacji językowej nie odczułem. Natomiast w Niemczech bardzo to odczuwam. I czasem przechodzę na angielski tylko dlatego, że czuję, że oni mi chcą wejść na głowę, bo mówią, że ja coś źle wymawiam albo że jakiegoś polecenia nie rozumieją, bo się nie chcą przyłożyć i domyśleć, że no, coś tam użyłem, jakieś nie to słowo. Jednym słowem, to ta nasza zjednoczona Europa teraz w obliczu tego, co ja widzę, co przychodzi ze sztuczną inteligencją, to rzucam Państwu jaką myśl, którą już po mojej śmierci możecie sprawdzić. Jak to było? Czy to nie będzie tak, że ostatnio już przestajemy umieć czytać mapy? Zauważyli Państwo, map nikt nie czyta i mało kto zna tabliczkę mnożenia, bo wszystko jest w telefonie. Mapy są zupełnie już niepotrzebne, bo wszystko się czyta, a orientacja w terenie, którą ja jeszcze ćwiczyłem jako harcerz, to w ogóle rzecz dzisiaj nieznana. Ale proszę Państwa, jak się widzi, jak doskonale już w tej chwili pracuje ten tłumacz w telefonie, to myślę, ileż ja miesięcy, lat spędziłem nad słówkami w różnych językach, że tego się warto uczyć. Trzeba kupić droższy telefon i będzie większa ilość języków. I ten telefon za mnie mówi, bo już znam takie syntetyzatorem mowy, że ja po prostu wystukuję, a on za mnie głośno mówi z dobrym akcentem. To może tak będzie, że ludzie przestaną się uczyć języków i cały wasz wysiłek filologów na nic, bo okaże się, że każdy ma ten telefon w kieszeni. Ja mam inną myśl, podobnie niewielkiej wagi, mianowicie fizjolodzy mi mówią, że jak no teraz żyjemy w czasach, kiedy jest więcej ludzi otyłych niż zagłodzonych, no i to widać, że mamy za dużo kalorii, potem chodzimy na te siłownie, żeby te kalorie spalić, czyli czyste marnotrawstwo. Ja od dawna postuluję, że w siłowniach
powinno być takie dynamo, żeby ci, co tam biegają po tych ścieżkach, żeby napędzali trochę prądu, żeby z tego był jakiś pożytek. To by się zwracało. Ale z kolei ktoś mi powiedział, że najwięcej kalorii spala umysł. To może zamiast chodzić na siłownię, siedzieć i rozwiązywać łamigłówki. Albo mnożyć i dzielić coś tak, z wiele znaków po przecinku. To może by wystarczyło, żeby te kalorie się spaliły. To są takie pomysły na przyszłość. Zobaczycie Państwo za 15 lat, czy byłem dobrym prorokiem. Mnie już pewnie nie będzie, ale to pytanie otwarte. Do czego my zmierzamy? Jaki świat nas czeka? I jaka będzie nasza komunikacja, bo to jest ta moja dziedzina. Czy my będziemy szukali ludzi, którzy swoim talentem i autorytetem chcą nam pokazać inny obraz życia, czyli wzbogacić nasze zrozumienie świata. I wtedy jesteśmy w tym samym świecie kultury, w którym byliśmy ostatnie parę tysięcy lat. Czy coś się naprawdę zmieniło i już teraz będzie tylko utwór, który stworzy sztuczna inteligencja, czyli utwór wtórny, który nie będzie miał autora, tylko będzie miał właśnie kolektyw, który będzie stał za sobą. A ja nawet z samego Hollywood przywiozłem takie powiedzonko, które Państwu polecam. Tam, prawda, wszystko załatwia się za sprawą rad, czyli komitetów. No a Amerykanie mówią, a co to jest wielbłąd? Wielbłąd to jest koń narysowany przez komitet. To tyle. Nie wiem, czy Państwo przewidują jakieś pytania, no bo ja się chyba wypełniłem czas mi przeznaczony. No przepraszam za to spóźnienie. Dziękuję bardzo.